Emerytura arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia jest naprawdę imponująca. Duchowny nie musi się martwić, że dotknie go kryzys, z którym boryka się większość obywateli w jego wieku. Kwota, którą podano do wiadomości publicznej, zwala z nóg. Wkrótce hierarcha kościelny może dostać jeszcze więcej. Suma jest bliska rocznym dochodom przeciętnego Polaka. Emerytura w Polsce jest tematem drażliwym. Wielu obywateli, którzy przepracowali uczciwie dziesiątki lat, nie może liczyć na świadczenie, które pokryłoby ich podstawowe życiowe wydatki. Wszystko przez to, że trafili na pracodawców, którzy zatrudniają na śmieciówki. Waloryzacja niekoniecznie przekłada się na wzbogacenie się najstarszej części społeczeństwa. Produkty, które są niezbędne do życia, stają się powoli dobrami luksusowymi. Nie ma żadnych złudzeń, różnice dotyczące zawartości sklepowego koszyka na przestrzeni lat są znaczące. Znacznie lepiej ma się sytuacja finansowa kleru. Emerytura Sławoja Leszka Głódzia jest imponująca. Metropolita Gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, jest jedną z najpopularniejszych postaci w polskim kościele katolickim. Duchowny budzi ostatnio bardzo duże kontrowersje. Od wielu miesięcy konsekwentnie przyznaje, że nie miał pojęcia o przestępstwach seksualnych księży z archidiecezji gdańskiej. Sąd nie dał mu wiary. Mimo negatywnego rozgłosu medialnego, arcybiskup robi wszystko, by dotrwać na stanowisku do emerytury, która zbliża się wielkimi krokami. Sławoj Leszek Głódź ma już 75 lat. Powoli nadchodzi więc czas na zasłużony wypoczynek. Z doniesień medialnych wynika, że metropolita gdański nie będzie narzekał na problemy finansowe. Już teraz jest świadczeniobiorcą emerytury wojskowej, którą dostał za sprawą 13-letniej posługi biskupa polowego. Z wojska odszedł jako generał dywizji, czyli z drugim stopniem w najwyższej wojskowej hierarchii. Super Express, powołując się na informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej, wyjaśnił, że emerytura generała może wynosić od 10 do 17 tysięcy złotych brutto. To horrendalna kwota. Odchodząc ze służby narodowi, mógł liczyć także na jednorazową odprawę, która sięga 250 tysięcy złotych. Pewnym jest więc, że arcybiskup co miesiąc otrzymuje kilkanaście tysięcy złotych, mając przy tym duże oszczędności na czarną godzinę. Dwa. Ministerstwo Zdrowia ostrzega. Wczesne objawy, których nie wolno lekceważyć. Trzy. Zgodnie z prawem kanonicznym, na koncie metropolity gdańskiego wkrótce pojawić się może kolejna emerytura. Super Express podaje, że według nieoficjalnych informacji,
Świadczenie za posługi w kościele może wynosić nawet 4,5 do 5 tysięcy złotych miesięcznie, co stanowi równowartość kościelnej pensji. Ksiądz na emeryturze może liczyć także na opłacenie mieszkania z kaplicą, rachunków za jego użytkowanie, wyżywienie oraz pokrycie kosztów leczenia w razie choroby. W niektórych diecezjach może zostać mu zapewniona pomoc sprzątaczki, księdza kapelana lub sekretarza. Źródło: Super Express.